Dzień dobry. Park zwycięstwa nad faszyzmem w Mińsku. A jak zawsze, czytając te informacje z Polski, zawsze można wyczytać jakiś kolejny skandal, jakaś afera kolejna. Tym razem firma o nazwie Red is Bad, czyli czerwone jest złe. Jak widać, ta firma, która się tak pięknie nazwała, nie jest zbyt uczciwą firmą, bo wyprowadziła jakieś 500 000 000 złotych. Najprawdopodobniej to zostało po prostu ukradzione. Czyli pod płaszczykiem takiego pseudo-patriotyzmu po prostu mamy zwyczajnych złodziei. Jak zawsze, bardzo ciekawe informacje z Polski. Interesująco się to czyta w Mińsku. Jak widać, troszkę deszczu było, teraz jest słoneczko. Mamy pogodę w kratkę, ale przynajmniej nikt tutaj nie kradnie takich pieniędzy. Jaka nazwa, taka firma? Pozdrowienia z Mińska.